Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Raft, sezon trzeci. I jest nam oczywiście Wojtek, dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy, powracamy z Raftem, jeżeli ktoś nie widział, to pierwszy odcinek jest u Wojtka, dlatego że, słuchajcie, była ogromna, gigantyczna aktualizacja Rafta. Doszły nowe rzeczy, nowe miejscówki, jakieś opuszczone statki, opuszczone budowle. Matko, jak ta Jakiś na rondzie jesteś ty? Co tu się wydarzyło? Nie, i słuchajcie, trochę się już tutaj zagospodarowaliśmy, co prawda. Zobaczcie, że jest taki fajny album, znaczy album. To jest jakby taki, jakiś nasz pamiętnik. Jakiś nasz przewodnik, coś takiego. Także tutaj będą się, słuchajcie, pojawiać wpisy. Na razie jest pierwsza strona i jestem ciekawy, kiedy to się pojawi dalej. Tutaj zobaczcie. Siostra nas pożegnała, także nasza kochana, buziakujemy. Siostrzyczka, masz bardzo ładną fryzurę, jak od garnka odciętą. No. A my sobie, słuchajcie, płyniemy. Smart, nie dopłyniemy tam. No żartujesz, a co potrzebujesz na ten? Potrzebuję plastik i deski. No to deski mam, plastik już nie. No to. Ale to, poczekaj, bo może za chwilę tutaj jakiś plastik się ogarnie. Boże, jak my wolno, Wojtek, jakiś żagiel by się przydał. No, słuchaj, ja to najchętniej to już bym tutaj ogarnął te. No ja wiem, ty byś już bardzo ogarniał. Silniki odrzutowe. No ja wiem. Kurde, koleś, i co by stąd? Poszł won! Trzeba go. Poczekajcie, ja sobie może spróbuję zrobić właśnie tą też włócznię. O! Wiesz co? Mam włócznię, bo ja tego dźgał, jakby co, słuchaj. Kupujemy dwa plastiku, tu są akurat dwie butelki. Dobra. Czy ty. Nie! O! No i nie mówię, że cię użyję od razu. Trudno. Słuchajcie, mamy deficyt jedzenia na razie, ale wiecie, to są początki, jak zawsze. Ty płyniesz cały czas w moją stronę, prawda? Płynę, no powiedzmy, że płynę, jeżeli to byś nazwał płynięcie, no gdzieś tam sobie dryfuję, no. Tu masz dobra, plastik jeszcze, Wojtek, wyrzuć mi deski, Halko. Wszystkie moje deski? Tak, szybko. Wiesz ty co? Nie zdążymy. Co nie zdążymy? Idę po deskę. No i słuchajcie, też dziękowałem u Wojtka już w odcinku, w sumie razem dziękowaliśmy, osobie, która napisała do mnie na Instagramie odnośnie tego, że właśnie jest nowy update, że on wchodzi 3 grudnia i czy będziemy to nagrywać, więc ja oczywiście pokazałem to Wojtkowi, zobaczyliśmy na Steamie, że faktycznie jest update, no i co, no i jest, zobaczcie. Która fajnych rzeczy jest dodane, to najważniejsze. Tak, naprawdę. Także musiał powstać koniecznie trzeci sezon, czekam też na kozę, aż będziemy mieć bo ta koza była no ona była piękna, Wojtek, ona sobie meczała na nas i Znaczy przede wszystkim to mówię, musimy teraz troszeczkę inaczej to wszystko ogarnąć, na takiej zasadzie, że wiesz co, w pierwszej kubek? Zaraz ci dam, poczekaj. To już potem tam dasz, to ja już tutaj sobie za chwilę skoczę. To płyń już tam, bo ty masz pełne życie. No dobra, no nie będę marnować więcej tego wiosła. A jak mnie dziabnie, weź mów. No, aha. Ale on ci nic to aż tak bardzo krzywdy nie zrobi. A jak mi zrobi? Też jak mnie przeżyjesz. Zupełnie pożre. No patrz, dwa razy mnie dziabną, no weź. Mewsko! Przepis zupa rybna. Won. Czy coś tu jeszcze jest? Nie ma, wracaj. Ale mam kamień. Dobrze, wracaj, bo... Ale on tu jest! Wracaj! Bo ja już pół wiosła zmarnowałem, żeby utrzymać. No i patrz, i teraz mnie dziabnie i za chwilę umrę, dziękuję. Ale Maciek, nie umrzesz, dlatego że my gramy na poziomie łatwym. To co? Więc nam się życie regeneruje dosyć szybko. Mewa, spadaj! Także spokojnie. Słuchaj, mamy, Wojtek, przepis na zupę rybną, w razie czego. Masz kamyczek, bo chciałeś. I co tam jeszcze było? Kamyczek masz ten, w sumie takiego nie jest ciekawe. O, thank you. Sobie zjem może ananasa. Ja się oczywiście napiję. Aha, arbuz daje więcej, dobra. I przepalę ci świeżą wodę. Zobaczymy, gdzie teraz nas poniesie, więc wiesz, gdzieś tam wiosły, nie wiem. Nie, no nie ma sensu wiosłować, no nie będę marnować wiosła, bo jak się, wiesz, okaże, że nagle zaraz będziemy gdzieś na jakaś wyspa czy coś, no to... Poczekaj, ale my nie mamy surowców na nowe, więc... Nie mamy surowców na nowe. Jest trochę biednie. Bo tam była wyspa, ale to była ta nasza wyspa z odcinka twojego chyba, nie? To tam, gdzie skończyliśmy. Tak mi się... No to nie, to musimy patrzeć przed siebie teraz. Tam widzę kolejną tą tratwę, ale nie dopłyniemy do niej, więc nawet nie myśl nie, o tym. Nie, no już to już nie, to już po prostu poczekajmy, aż się coś nowego pojawi. Kurczę, wiesz co, ja tak się czuję tutaj niepewnie tej tratwie, bo ona jest taka cini-mini. No jest mała, no ale to trzeba, wiesz. I te kokosy też tak natomiast powiem ci tak, zważywszy, że nam się to życie nawet w miarę regeneruje, to ja myślę, że możemy zamiast marnować sobie też naszego haka, to haka. Wyskakiwać tutaj, bo my jesteśmy mniej więcej na 5 uderzeń rekina. Na 5 uderzeń? To poczekaj, bo ja się muszę regenerate myself. Aha, tam jest ta tartewka, teraz widzę, dobra. Dobra. O, to ja sobie czekaj, to ja deseczkę, kulturalnie po deseczkę, cyk. No, dobra, i na tartewkę. Ja... No, tak trzeba robić.
Tam widzę beczuszkę w oddali, Wojtek, i ta beczuszka się tak się na mnie uśmiecha, tak się do mnie sympatycznie bardzo patrzy, wiesz? Bardzo dobrze, No, wyskocz! Dobra, czy stać nas, dobra, to ja ją będę, na razie, dobuduję nam kolejny ten, a potem będziemy kombinować. Dobra, czekaj, ja płynę, trudno, ryzyk fizyk. No risk, no fun, baby. Znaczy, prawda jest taka, że płyniemy w tamtą stronę, więc... No ja wiem, ale... Musiałeś. Plastyk, lina, liść palmowy, bla, 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 bla. Super. To najważniejsze jest plastik i drewno. Ja wiem, wiem, mam dwa plastiki, spadaj, no, kraczydło. Co? Dziabnął cię? A nie. Nie, kraczydło mnie dziabnęło. Ty byłeś z rekinem, ty tam miałeś bliskie spotkanie czwartego stopnia. Tak, mnie szczęki zaatakowały. Duru, 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 duru. No dobra, i widzę, że znowu noc nadchodzi, Wojtek. Niestety. Kiedy noc nadchodzi, kiedy noc nadchodzi, modlę się. To kącik muzyczny. Rekin. Za mną? Nie, żre statek. A to nie żre, to czekaj, to spokojnie, to ja sobie tutaj popływam. On? Nie. Dobra. To czekaj, użarł mnie, mam tak kamień. Jak mówiłem, będziemy to naprawiać wszystko. Dobra, chcesz plastiku troszkę? Dawaj mi cały plastik, całe drewno, jakie masz. Proszę. No tu. Tu jest dużo plastiku. Nie, dobra, ja się nie mogę powstrzymać. Ja jestem tutaj zachłanny, nie, pazerny. Nie, to akurat... Kurde, tam jest wyspa. No to dryfuj tam. Nie dodryfujemy do niej. A to nie jest ta nasza wyspa, która już była? Nie. Ja myślę, Wojtek, że tutaj Greta za chwilę przypłynie. A masz jakieś liście palmowe? Mam, 18. Dawaj, szybko. Proszę. I plastik jeszcze proszę. Bo wiecie, że Greta pływa statkami, ona nie lata, nie jeździ nic. Ona to po prostu płynie, więc my jesteśmy, mówię, tak jak Greta. Bądź jak Greta, płyń na tratwie. O! No jest tylko, wiesz, że my dopłyniemy tam w nocy? Szkoda, że nie możemy sobie łóżek jeszcze nie zrobić. Ważne, ale ważne, że dopłyniemy. A gdzie ten piękny księżyc? No wstaje właśnie. O! Uwaga, łysy wychodzi. Ale płyniemy tam na wyspę, więc jest progres. Dobrze. Ten tu się kręci też. Ja mam coś, co mogę upiec? Nie mamy. Czekaj, co by tutaj można jako było... Jako kosa sobie ostatniego zjem. Chociaż na wodynie u mnie spoko, gorzej z tym głodem. Nie, no u mnie z głodem też jest problem i tutaj najlepiej by było, gdybyśmy zrobili wędki, tylko że nie mamy już liści. Nie mamy, czekaj. Bo niestety, ale nasz żagiel kosztował 20 liści, więc... Maciek, nie tak. No tak, bo teraz płyniemy na wyspę. Nie, nie. Nigdy się nie płynie na wyspę, tylko tak trochę przed wyspę, żeby... Bo nas znosi prąd morski. To wyłącz skrzynkę prądową. Ja, to wyspa taka pensja. No taka sroga się wydaje. Myślę, że wiesz co, obłowimy się wiesz nieźle. Co? Fajnie by nie było. Nie wiem dlaczego, ale mam takie dziwne odczucie, że tutaj teraz też zmienili, zobacz, zmienili chyba sposób, w jaki pojawiają się te przedmioty, bo płyniemy w bok i one się od razu pojawiają. Mhm. A wcześniej jak płynęliśmy, to niekoniecznie to tak... A może tak było, wiesz co, nie wiem. Poczekaj, idę po liścia. O. Raz, no. Dwa. U, ale to jest, widzę, większa wysepka jakaś. To dobrze. Trzy, ała. A, czyli na tobie się skupił, dobrze. No, ha, 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 ty. Mam dwa plastiki, gdybyś chciał, i jeden liść palmowy. Służę chętnie tutaj wszystkim. O, ty. Wojtek, ta wyspa ma takie ładne wejście nawet no tutaj. No właśnie mówię. Tak, ale my opływamy, czy ja mogę już tak, na nią dać? Tak, teraz już możesz skręcić. Jak już jesteśmy, wiesz, na mniej więcej poziomie wyspy, to możesz bezpośrednio na nią nakierować. Tylko też liść. Tak trochę pamiętaj, wiesz, bliżej, nie? Dobra, a mamy kotwicę jakąś, czy nie jeszcze? Nie mamy kotwicy, więc jak się ogarniemy tutaj na środku, to będzie tylko dobrze. Wiesz, ja bym wolał, żebyśmy byli tam w dzień, a nie w nocy, bo w nocy to my nic nie zobaczymy. A to co ja ci na to? Ja ci nic na to nie poradzę. Czekaj, ja sobie w ogóle zrobię ten kubek w takim razie, skoro ty masz, to ja też będę mieć. Aha, chcesz plastiku jeszcze? Masz. Nie, na razie nie. A ci dałem, masz, wciągaj, wsysaj. Dobra, to ja tutaj od razu dam wodę też. Buraczki widzę nam wyrosły i dostaliśmy dwa kolejne, no to oczywiście będę je mnożyć. Ale czekaj, bo ja bym wpłynął tam bardziej, daj mi ten żagiel. O, steruj. Tak bym wpłynął tutaj. Nie, jeszcze bardziej, tak. Nie wiem, czy nam się uda, zobaczymy zaraz. I widzę też, że jest dużo rzeczy obok wyspy. Widzisz, tam jakieś plastiki chyba pływają albo coś widzę, takiego. Widzę, to będziemy mogli na spokojnie ogarnąć jeszcze bardziej. Płyniemy tam w tą zatoczkę, żeby nam się nie zablokowała ta. Tak. Jakiś wielki konar można. Chyba. Jezu, zasłonięliśmy żaglem w pysk. Jesus.
No, wpływamy. Wpłyń, sokole. Oho, mewę było słychać. A czy ja sobie mogę zrobić siekierkę w końcu? No nie, a nie, czekaj, lina mam. Brakuje mi dwóch kamieni, ale bubel. Za ja shit. Ci zaraz dam. A to tu jest ten konar. Ciekawe, czy można go masz, ściąć. Bo ja mam 9 kamieni. Co żeś mi dał? A, kamień, no, kamienie dobra. Tam leżą. Aha, czekaj, bo mi desek brakuje, jednej deski. Jesus! No to chodź. Masz? O. Dobra, kamienna siekiera stwórz. I tutaj będziemy łoić tu drewno, no bo co? No niestety nie ma za bardzo wyjścia. Tratwa się trzyma, trzyma się bardzo dobrze. A my potrzebujemy, Wojtek, dużo rzeczy. O, mam liść palmowy, nasiona palmy. Tylko, że musimy mieć chyba większą skrzynkę, nie do tych nasion. No musimy mieć ten duży rozsadnik. Rozsadnik, dobrze. Wiesz, co mi się podobało, że tak te konary się opierają jakby o te skały, że możemy wyżej wejść, wiesz o co tak, chodzi? Tak, znaczy to jest nie, fajne. Mi ogólnie najbardziej w tej, jak mówię, nie wiem, czy to jest kwestia tej aktualizacji, czy to po prostu coś tak zmieni. Się randomowo respi. Ale chodzi o to, że te wyspy są faktycznie jak takie tropikalne wyspy gdzieś na bezludnej taka wyspie. Taka tropikalna kabana. A nie takie, wiecie, na zasadzie, że podpływamy, tam jakaś góra, nie da się do niej dostać i wiecie, takie trochę słabe, nie? A tutaj właśnie wydaje mi się, że może zostało to poprawione. Nie wiem, jakoś nie sprawdzałem dokładnie ale tego. Wiesz co, my chyba już z tej wyspy wszystko omuciliśmy, bo tych kwiatów nie będziemy chyba zbierać, nie? Wiesz co, ja tu ją opływam, żeby pozbierać te rzeczy dookoła, więc ty też tam z którejś strony spróbuj. No ja wiem, ja wiem. Próbujemy też może trochę ponurkować tutaj, tam bliżej, żeby pozdobywać kamienie, glinę i tak dalej. O, Wojtek, mam tutaj bardzo ładne rzeczorki. Bo powiem ci, że... A co tam masz ciekawego? Zaraz ci powiem. Bo powiem ci, że dobrze byłoby, żebyśmy... Na przykład mam odpadki. Ogromny małż. Mam małże. Chcesz małże? Małża... Nie, na razie nam jest niepotrzebny, bo ten ogromny małż służył chyba tylko do tego, żeby zrobić mam rudę metalu, Wojtek. O, to już lepiej. Ale to i tak nam nic nie zmieni, bo nie mamy tego. Czego? Nie mamy pieca jeszcze. Chciał mi, patrzcie, pożreć. Widzieliście te szczęki? One na mnie wpływały bezczelnie. Ale się nie dam. Bo te szczęki, one na mnie wpływały. Ja się nie dam. Czekajcie, pójdziemy zaraz jeszcze tam, bo tam coś jeszcze... Może jakiś piach, słuchajcie, możemy zdobyć. Zobaczymy. Piach, glina... Znaczy glina to najbardziej, bo wtedy byśmy mogli zrobić cegły i moglibyśmy ogarnąć piec. To mam piasek. Mam odpadki chyba. Odpadki też potrzebujemy bardzo, czy tak średnio? Wszystko, Maciek, jest dobra. Nam potrzebne. Na chwilę obecną wszystko. Dobra. Jak leci. Ała, zeżarł mnie, podziabał mnie. No prostak bezczelny, zamiast jakąś randkę tutaj mieć czy coś, to on bierze i cię dziabi na wstępie. Dobra, glinę mam. Dobrze. Ała, no nie dziabaj mnie. Buraku ty. Ale mam też wrażenie, że więcej jest tych surowców tutaj. Nie wiem, ja się muszę, Wojtek, regenerate. Teraz, bo ja już nie mogę tak. O, czekaj, kokos, to ja sobie zjem. Właśnie znalazłem podwodną jaskinię. Naprawdę? No wpływaj tam. No zaraz, bo przecież... Ja muszę się trochę jest pod naszą tratwą zresztą. No to ja tu... Przecież stąd biorę te wszystkie rzeczy, ty. Ty nie widziałeś tratwy? Tratwy nie widziałem. Znaczy tego... tej ukrytej tej? Gdzie ja tu wypłynę? Ale czad! Ej, weź tu. Czekaj, no idę, no. Ale faj... Uuu, fancy. Czekaj, o, to jest rekin, uważaj. Nice! O, mam jakąś... Ten... No, żeś zabrał mi bezczelnie. Dużo rzeczy jest. Też sobie wezmę te deski, spokojnie. To pozbieraj. Ej, fajnie, podoba mi się. A tu co jest tutaj? Tam nic nie ma. Aha, okej. Okay. No powiem wam, że. Ale te takie jaskinki już były ostatnio. Wiesz co, były, ale one tak nie były tak fajnie zrobione, bo mówię, tak mi się wydaje, że zostało to wszystko tutaj poprawione definitywnie, bo aż jest to dziwne. Słońce chyba słońce w ogóle wstaje, tak. To dobrze. Bo te noce są bardzo czarne. Krótkie są, długie te są, twoje nie, czarne to, jak to było z tymi nocami w tych uzawiałów Darii. Długie, Jezus, nie pamiętam. Krótkie, szare noce, długi wstyd. Coś tam. Dobra, wypływa, szybko wypływaj. Ała. Dobra, zdążyłem.
Zadam ci, Maćku, jedno bardzo podstawowe pytanie. Jest. Mewa wpieprzyła nam wszystkie rzeczy. Ja pierdzielę, oczywiście, że tak. Przecież nikogo nie było na tratwie, żeby ktoś nie wierzy. O, oh, come on. Okay. Ale czekaj, bo ja mam tu jakieś nasionko. Jak to się sadzi? Nie, tych nasionek nie, to musisz mieć albo... Albo ten, albo ten. No, czemu ja nie mogę tego... Czekajcie... Odpadki dać nam tutaj, co to są za nasiona? Aha, to są te palmy, dlatego nie mogę tego, dobra. Jeszcze na chwilę w dół, słuchaj. Dobrze. Bo może coś znajdę bardzo fancy. I'm so fancy. Ła, kurde! Czy mówisz, że cię dziabną, tak? No oczywiście, że tak, no. Belzebub. Maćku, ja bym potrzebował więcej piasku. Już mam, czekaj, tylko że on mnie za chwilę zabije, więc Wojtek, będziesz mnie zaraz podnosił. No to jak? O Jezus, mnie zatkało, gdzie ty jesteś? Piasek i glinę poproszę. Glina jest tylko jedna niestety. Piasku mam 4. Rudę metalu też mam, proszę bardzo. Nie, nie, rudę metalu mi nie potrzebuje. A zabieraj wszystko! Mhm. Tylko wiesz co, jestem głodny. Mam jakieś papu? No tu w skrzynce jest. To ja sobie kokosa tradycyjnie zjem, niech będzie na razie. A co? Masz jeszcze jakiś plastik? Czekaj, zobaczę. Nie. Mam deski. Lipton. Mam nasiona, mam odpadki i mam wielkiego ogromnego małża. Czekaj, ja to może do skrzynki tutaj wcisnę. A nie, bo to są tylko te... Dobra, to nie będę tego wciskał. Nie będę robił bajzla od razu, dzień dobry. Bo potem będzie pan gamer Space krzyczał na mnie. Liście poproszę. Ile? Ile masz? Wszystkie. No oczywiście, fabryka dała. No a po co mi będziesz dawać po jednym, jak... Stapit. Dobrze, bardzo dobrze. Utwórz. No dobra, to... Nie, to już nic nie ma. O, właśnie, słuchajcie, o tym konarze mówiłem. To jest tak fajnie zrobione, bo kiedyś nie dało się tak łatwo wchodzić i tak łatwo dostać na te szczyty, a teraz są jakby konary postawione i myślę, że to jest celowo chyba zrobione, Wojtek, wiesz? Też mi się tak wydaje, że oni to jakoś celowo zrobili, specjalnie, bo no. Wcześniej dostawanie się na jakieś wyższe... Nie dało się, czasem się nie dało dostać. Tak. Żeby więc... dostać się gdzieś wyżej, to była po prostu katastrofa. Jeden na drugiego musiał wchodzić, potem... No nie, właśnie, nie, a, jeżeli, było... a jeżeli grałbyś samemu, no to za żadne skarby byś nie... Tak. Nie wszedł, więc... Więc ja myślę, że też tak twórcy zrobili. Słuchają trochę ludzi, wiesz, i może mają jakiś feedback gdzieś od nich na jakichś, nie wiem, fanpage'ach, społecznościach. Bardzo możliwe, bo gra jest naprawdę fajna. Tak. Wiesz co, myślę, że możemy płynąć dalej. Nie, Maciek, poczekaj, musimy wyłowić... To tym paluchem mi tu machasz. Bo postawiłem świeczkę. Weź tylko, zabieraj tego palucha. Musimy wyłowić więcej ryb, żebyśmy mieli żarcie, zanim odpłyniemy. Bo a masz jakąś wędeczkę? No właśnie łowię, przecież no już jedna ryba śledź się już piecze. Wojtek, bo ja to mam jeszcze, wiesz co, ja mam takie fajne fancy, co to jest? Ja mam miedzi jeszcze, chcesz trochę miedzi? Ale to się nie przyda nam. Nie, a dlaczego? No a gdzie to przepalisz, jak nie mamy pieca? A ja nie musimy wiem. Musimy poczekać, aż cegły wyschną. Tylko że i tak nie mamy tego. I tak jeszcze nie mamy tego stolika całego. Ja wiem, no. Wojtek, mam dużo rzeczy. Gdzieś ty polas? No, wyspie jestem. Znaczy obok, no daj mi tego haka tu. No, to wiesz co, jak już, póki ja tutaj łowię i zużyję całą wędkę, to staraj się tam wszystko, co tylko możesz, wiesz. No właśnie zabieram. Zabrać, nie? Znaczy, zobaczymy też, na ile mi starczy haka, bo ja się boję, że wiesz, to może być... Dobra. Ała, czekaj, i dziabną mnie, no. Dziabną mnie! A, wiesz co, powiem ci szczerze, że te ryby to taka trochę lipa delikatna. Gdzie on jest? Gdzie on jest, się pytam. Najlepiej by było, jakbyśmy mieli tą stację... dokującą. Gotującą. No bo to gdzieś było tutaj. Ja muszę po to... bo tego jest dużo tutaj i tam są jakieś miedzie. A chyba, jak my z czasem w ogóle stoimy tutaj? No za chwilkę będziemy kończyć. Tak? No. Czyli to znowu będziemy kończyć na wyspie. Tak. To jest nasz taki stały punkt zaczepienia. Mam miedź, Wojtek, to ona się na przyszłość chyba przyda. To ja ją zbiorę i tak. Tak, miedź, tak. Tylko, że ta mewa nam zeżarła te kurde buraki, bo... Lipa trochę. No widzisz, no to... Ale wiesz co? Tu jeszcze jest. Ale zauważyłem, że jak my jesteśmy jakoś tutaj na tej... Tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to rekin tak średnio atakuje... No mnie cały czas atakuje. No to może właśnie, że ciebie atakuje cały czas, to nie atakuje łodzi, to dobrze, niech cię atakuje. No, ty. Przynajmniej jeden przeżyje. Tam jest, patrzcie, muszę go śledzić. Słucham. No co? Czekaj, idę sobie zjeść, bo ja jestem głodny i... A jak się chyba je, to wydaje mi się, że też życie chyba się szybciej regeneruje. Widzę sobie mango teraz.
czy nie? Czy życie się tak szybko nie regeneruje? Nie, życie, znaczy my mówię, my gramy, słuchajcie, na poziomie łatwym. Zawsze graliśmy na normalnym, ale stwierdziłem, że trzeba się trochę pobawić bardziej tą grą, a nie, wiecie, cisnąć jakąś, nie wiadomo, jak poślady skupiać, żeby kurde cokolwiek tutaj ugrać. A wydaje mi się, że będzie nam się przyjemniej... No nie, dobra, on mnie tu dziabie, wychodzę, wynocha, nie, koniec. Chodź, mam rybkę. Nie. Idę. Idę, bo już mam końcówkę życia i będziemy też kończyć. Co to jest? Ryba. Ugotowana? Ma, ja tak bardzo lubię makrele, dziękuję. Proszę. Makrele są najsuper. 5 zł. Jestem fan... Słucham? Czekaj, bo tu wyrzuciłem jakiś przepis. Jestem fanem turbo makreli. Naprawdę. O, tu proszę, mamy... No, ten... Najbardziej... uważaj. Wypapuciaj mi stąd. A możesz... Czemu nie możemy go dźgnąć tak, żeby mieć mięcho? Oh. Znaczy możemy, no tylko, że on musi paść. No ja wiem. Dobra, moi drodzy, będziemy sobie kończyć, także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. O, w czwartek kolejny odcinek u Wojtka, także zapraszamy serdecznie. No i co? Standardowo. Nie, jak macie jakieś, tak, jak macie dla nas jeszcze jakieś rady, bo cenne domyślam rady. Się, że duże grono z was coś tam wie nieco więcej o tej aktualizacji, bo my to i tak nagrywamy z tygodniowym wyprzedzeniem. A może coś odkryliście, coś nam macie do powiedzenia, to śmiało piszcie. Bardzo chętnie się przeczytamy sobie. Tak. No, także trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa. Pa.